Czy film nagrać, zobaczyłeś? Teraz. Jaki jest dzisiaj dzień? No, dzisiaj mamy dzień, słuchajcie, sobotni, 22 grudnia. Pierwszy dzień zimy kalendarzowy, tak jest? Jaka okazja? Wczoraj się skończyła jesień. A czemu tutaj się spotykamy? Z jakiej okazji? No, słuchajcie, spotykamy się z okazji Wigilii i opłatkowego spotkania u Janusza Stycznia, poety wrocławskiego, zasłużonego dla miasta Wrocławia i nie tylko, dla kultury naszej polskiej. No, naszego solenizanta niedawnego, prawda? Także po prostu jesteśmy tu, gościmy u niego w domu odnowionym, słuchajcie, pięknie tutaj to wszystko jest przygotowane, świecą się lampki, stoją kartki świąteczne, proszę, tu, także Janusz, pamiętają o tobie, słuchaj, różni ludzie, wbrew pozorom, nie jest tak źle jeszcze, także jeszcze czekamy na gości, którzy tutaj dotrą do ciebie, słuchaj, dzisiaj potwierdzili, także przyjdą, mam nadzieję, bo tam leje deszcz, ale myślę, że się nie roztopią po drodze, także no. Kwiaty. Kasiu. O, i kwiatki mamy. Proszę, Janusz. To są te gwiazdy betlejemskie, tak się nazywają te kwiatki. Tak. Proszę bardzo. O, tu dla ciebie. Kosz kwiatów, słuchaj. Przepięknych. Także jest i świątecznie, słuchaj. I uroczyście. O. W tą stronę daj kwiatuszkami. O, dobra. Dobrze jest. Jest dobrze. Jak ci się kwiaty podobają? Bardzo. Od Joli. Jola specjalnie wybierała, cały tydzień kupowała te kwiaty, żeby wybrać najładniejsze. No cały tydzień chodziłaś i myślałaś, które będą najpiękniejsze. Wybierałam specjalnie. Ale to, co Henryk przywiózł, niech sam opowie, bo nawet nie jestem w stanie tego nawet powiedzieć. No, kulebiak. Kulebiak wiąże się z Syberią i z powiedzeniem Adama Mickiewicza, jeżeli zapomnę o nich, Ty Boże zapomnij o mnie. Sama nazwa kulebiak, po rusku kulebiok, ma w sobie coś z kul, jakie dźwigali przy nogach polscy zesłańcy. Polscy zesłańcy, polscy herosi i z kibitek kolebiących się, tak, prawda, na drodze do dalekiej Syberii. Tak, na zsyłkę. No więc ów kulebiak przywieźli właśnie ci zesłańcy z Syberii. On ma smak przetworzony, to nie jest, że tak powiem, czysta owacja na cześć kultury kulinarnej Rosji, bo ruskich w zasadzie się nie lubi u nas, szczególnie pierogów ruskich, mimo że je chętnie zajadamy. Więc ruski pieróg, to w zasadzie taka geneza. Ruski pieróg polegał na tym, że był to pieróg z siekanym mięsem, z rybą, z grzybami, ryżem i jeszcze tam z czymś. Co się nawinie. Co się nawinie. A polskie ciasto, prawda, z siekanym mięsem i z tymi wszystkimi dodatkami ryba i tak dalej. Ale to już nie jest pieróg, tylko jest to ciasto. No niebo w gębie po prostu. Także ja bym prosił Janusza, żeby zdegustował. Tak. I poparł moją wypowiedź, albo ją obalił, prawda, bo może ja trochę bym był przesadliwy, prawda, tutaj z okazji tego święta dzisiejszego. Także, że proszę o degustację, Janusz. A Jolu, ciebie wielokrotnie zapraszał Janusz i zawsze jesteś, czy deszcz pada, czy śnieg pada, czy upał na dworze, jak w lipcu, zawsze przyjeżdżasz. Tak, oczywiście, zawsze przyjeżdżam i bardzo miło mi tutaj jest u Janusza, bardzo miła atmosfera. No i cieszę się bardzo, że w tej chwili wygląda bardzo dobrze, świetnie, fantastycznie, bardzo się cieszę. No, dotarliśmy wszyscy mimo deszczowości. Tak, dokładnie. To takie intensywne miejsce. Cieszysz się, Januszu? Tak, bardzo.
Dawno nie było u ciebie takiego opłatka w domu. Tak. No ale to wszystko, co mamy tutaj, to jest dzięki tobie, bo tak, ty to wszystko zorganizowałeś. Oczywiście, Kasia, dzięki twojej. Ja tylko hasło dałam. Hasło. No to hasło. Opłatek hasło. U Janusza, a wszyscy ktoś się musi później to zrealizować hasło. Jola, twoje no. tu dobra przyniesione też będziemy degustować, bo moje, też. To, moje dobre no, jakie? Całą reklamówkę przyniosłaś też. Za chwilę na stół tutaj wjedzie, bo to są dary od opery dla seniora Janusza, a zorganizowane przez panią Wandę Ziembicką. Za chwilę na stół wejdą nasze dary, bo każdy z nas też coś przyniósł, a nawet coś bardzo dobrego. Wszystko, co mieliśmy najlepsze, tak, przynieśliśmy do Janusza. I za chwilę będziemy degustować kulebiaka. Będzie to dla mnie, będzie to, jak to się mówi, pierwszy raz dla degustacja. Ja nie wiem nawet, jak wygląda kulebiak. Tylko kutie, u nas brak kutia zawsze. Ale pierwszy raz i się cieszę, Janusz, że to u ciebie będziemy jeść kulebiak. Ale powiedz mi, czy, to, gębie, czy to jacyś sybiracy cię teraz odwiedzili, przywieźli ten kulebiak? To znaczy przyniosła koleżanka Jagody, która pochodzi z wschodu i ma kontakty z Sybirakami. Coś pięknego, czyli tradycja bezpośrednio będzie. Nie, że ktoś gdzieś w sklepie tam sporządził i sprzedał. No to rewelacja. Mamy go o godzinie 17 i zaczniemy się łamać opłatkiem. Zbieramy tutaj ze stołu i zmieniamy.